Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. W kolejnym filmiku tym razem z filtrami, a mianowicie z filtrami firmy JBL, starym modelem E901, a nowym, najnowszym modelem ze stajni JBL-a, czyli E902. Mam te dwa filterki oczywiście pożyczone ze sklepu Trzmiel we Wrocławiu. Wziąłem je dlatego, żeby spojrzeć i porównać, czym się te dwa modele różnią, jeśli chodzi o wygląd, o wyposażenie. Nie wiem, może się znajdzie coś jeszcze wyjątkowego, co gołym okiem będziemy mogli porównać. Na początku, patrząc na dwa opakowania tych filtrów, widzimy, że jak jeden, tak i drugi jest do zbiorników od 90 do 300 litrów, o długości od 80 do 120 cm. Oba te filtry mają gwarancję 4 lata. I tak naprawdę różnic tutaj na pierwszy rzut oka większych nie ma. Jeden i drugi pobór mocy to 11 W. Więc teraz sobie otworzymy jedno pudełko i drugie i po kolei zobaczymy, co jest na wyposażeniu, i później przyjrzymy się samej budowie filtra. Jak widzimy po otwarciu kartonu, wygląda to identycznie. Tutaj mamy 901, tu mamy 902. Więc zagłębiajmy się dalej. Po zdjęciu pierwszego takiego kartonika, na pierwszy rzut oka różnica od góry jest taka, że 901 jest w szarych kolorach, 902 jest w kolorach czarnych. No dobra, to wyciągajmy dalej. Dobra, więc otworzyliśmy sobie teraz opakowania, w których znajdują się jakby elementy do jakby całościowego złożenia filtra, a mianowicie rurki, różnego rodzaju kolanka, końcówka ssąca wodę z akwarium, końcówka, która nam wodę do akwarium wypuszcza, i oczywiście wloty i wyloty, te, które mocujemy przy filtrze, nie? No dobra, zobaczmy sobie, co jest w składzie. Tutaj mamy 901, tu mamy 902. Końcówka zasysająca wodę identyczna. Wąż także identyczny. Dwa razy. OK. Element, który nam już jakby wypluwa wodę do akwarium, także identyczny. Element, w który podłączamy wlot i wylot wody z filtra, różni się jedynie kolorem. Jak już widzieliście, 902 ma czarne elementy, 901 ma elementy szare. Pozostałe nic się nie zmieniło. Mamy zestaw przyssawek i taki koszyk ochronny na wlot. To samo jest w 902. No i instrukcja. Czyli pod tym względem się nic nie zmieniło. Wyciągnijmy sam filtr. Dwa filtry mamy wyciągnięte na zewnątrz. Jak widzicie, ani w budowie, ani w wysokości, ani w rozmiarach filtra nie ma żadnych zmian. No i dobrze, różnice po zdjęciu głowicy widzicie, wygląda to tak. Jeżeli chodzi o konstrukcję samej głowicy, to są one identyczne. 902, 901 wygląda identycznie. Pierwszą różnicą, jaką możemy zobaczyć, jest tutaj w prefiltrze. Czyli ta pierwsza warstwa, która jest u góry i widzimy, że tutaj konstrukcja jest troszkę inna. W 901 wygląda to tak. Wygląda to, zobaczcie, tak. Natomiast w 902 jest to wykonane w taki sposób. Miejsce, gdzie nam tutaj przylega głowica, kawałek gąbki i co tu my jeszcze mamy? I pod spodem jeszcze jeden kawałek gąbki. Tak jest zbudowany prefiltr. Czyli tutaj jest pierwsza różnica w prefiltrze. W 901 wiem, że były takie problemy, że ta woda gdzieś tam bokiem się przedostawała. Nie krążyła w tym filtrze tak, jak powinna. Tutaj ten problem ponoć jest rozwiązany i jest już tak, jak być powinno. Jak widzicie, różnicę mamy w prefiltrze. Dobra, pozostałe koszyki ...901 dwa razy gąbka. Dobra, 902 dwa razy gąbka. Tutaj jedna gąbka jest z wycięciem, możemy ją wyciągnąć, ale 901 ma takie samo. Grubość gąbek jest identyczna, nie? Dobra, kolejny koszyk. Także tak samo dwa razy gąbka, 901, 902 to samo, dwa razy gąbka. I ostatnim koszykiem w 901 mamy taką oto ceramikę. W 902 jest ta sama ceramika, tylko widzicie, że drobniejsza. I tak to, moi drodzy, wygląda. I to by było wszystko. Także widzicie, że różnic za dużo nie ma. Jedyną różnicą, jaką możecie zaobserwować między tymi dwoma filtrami, to jest to, że 902 ma drobniejszą tą ceramikę, 901 ma grubszą. Różnica duża, największa w obu filtrach to jest to, że jest inny tutaj ten prefiltr zbudowany. Wygląda to całkowicie inaczej i dzięki takiemu zastosowaniu jakby niweluje problem tego przepływu wody tutaj w tym filtrze, nie? I to jest to. No i drobnostka, czyli kolor, nie? Tu szare, tu czarne. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Taka jest różnica w filtrze między 902 a 901. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się. Cześć, cześć.